spotykamy się na festiwalu w Opolu. Bardzo ważne muzyczne wydarzenie. W kuluarach mówi się, że ty przeprowadziłaś wywiad ze swoją mamą, który będzie tu wyemitowany. Jak to się stało w ogóle? Tak, no zostałam zaproszona do wzięcia udziału w tym koncercie poświęconym mamie. To znaczy w zasadzie, wiadomo, w Opolu wszyscy mają jubileusze. I często no też te jubileusze lub jakieś wspomnienia dzieją się nagle, tak jak na przykład w przypadku Ewy Demarczyk, która odeszła, więc jasne jest to też, że no, Festiwal Polskiej Piosenki powinien jej też poświęcić i wspomnieć, poświęcić uwagę i wspomnieć tę artystkę wielką. A Konrad Smuga zaprosił mnie do tego, żeby wspólnie pomyśleć nad koncepcją takiego koncertu. W zasadzie można powiedzieć, że to jest taki mini koncert, bo raptem to są 4 utwory, które będą wykonane z repertuaru mojej mamy. Ja, ponieważ jakby nie chciałam śpiewać w tym koncercie, ja już swój hołd taki muzyczny złożyłam, teraz większą radość mi sprawia to, jak inni wykonawcy interpretują piosenki mojej mamy, więc też nie czułam się jakoś tak na siłach, żeby prowadzić jakiś rodzaj konferansjerki, no bo to, tym się nie zajmuję, więc pomyślałam sobie, co by mogło sprawić, żeby zaistniała tam trochę moja mama po prostu, bo wiadomo, że inni śpiewają jej piosenki, są to jej piosenki, ale ona sama. I pomyślałam, że będzie to ciekawe, gdyby można było sięgnąć do jej wspomnień, jej wywiadów, jej przemyśleń. W związku z tym skorzystałam w zasadzie z książki Andrzeja Witko, który napisał kiedyś książkę opartą na wywiadach z moją mamą. To znaczy, są to wywiady radiowe, telewizyjne i prasowe. I cała książka ma formę takiej rozmowy przeprowadzonej z mamą. Więc skorzystałam z tych wypowiedzi mamy, ale sama zadałam jej pytania. I rzeczywiście, no to karkołomne, trochę bym mogła powiedzieć nawet kontrowersyjne, to, że ja rozmawiam z moją mamą. Czyli ja jako Natalia siedziałam z jednej strony, później wcieliłam się w moją mamę, ona jest taka niedosłowna, tak trochę bokiem i w zasadzie rozmawiam sama ze sobą, ale mówię słowami mojej mamy, więc myślę, że ta rozmowa może być czymś takim bardzo intymnym, ciekawym. Z drugiej strony Marek Lamprecht, który realizował ten materiał, zrobił to, wydaje mi się, z takim dużym wyczuciem i ten obraz jest taki szlachetny, a to, o czym mówi moja mama, jest po prostu też bardzo ciekawe. Właśnie to, o czym mówi? No różnie. Mówi o swoim podejściu do tremy, do festiwali, do koncertów, do publiczności, o tęsknocie za mną. No bo mówi to o tym, o czym mówiła w wywiadach, o co ją pytali dziennikarze. Z tym, że tym razem ja byłam tą dziennikarką, ale nie chcę wszystkiego zdradzać. Każda taka rozmowa z moją mamą wprowadza piosenkę, jakby jest podprowadzeniem pod piosenkę, a to będą 4 piosenki, będzie Tyle słońca w całym mieście, które zaśpiewa Ania Rusowicz z moją mamą z ekranu w oryginalnej wersji. Zaśpiewa Natalia Sikora, Tylko mnie poproś do tańca. Jeszcze nie słyszałam jej, ale aranżacja jest taka ciekawa, bo jest tak trochę oryginalna, ale też z takim przekazem innym, z takim, można powiedzieć, pazurem. Jest Ktoś między nami, czyli jeden z najpiękniejszych duetów, moim zdaniem, w ogóle w historii, jakie są. I fantastyczne głosy, które kocham, czyli Kasia Dereń i Kuba Badach. I na koniec, no, bardzo zaskakująca i zupełnie inna interpretacja, mocna piosenki Nic nie może wiecznie trwać. A czy właśnie Anna Jantar się stresowała przed wejściem na scenę i czy ty też się stresujesz, szczególnie w Opolu, bo tu jest duch tych wszystkich artystów? Duch, bo tu straszy. Moja mama właśnie w tej rozmowie, wymieniałyśmy się tutaj różnymi doświadczeniami. Ja na przykład jestem osobą, która nie lubię festiwali takich, gdzie się wychodzi na jeden utwór, bo jestem, ja mówię o sobie, że jestem długodystansowcem. To znaczy ja lubię po prostu, jak mam koncert, to zawsze pierwsza piosenka to jest taka dla mnie techniczna, żebym wiedziała, że dobrze słyszę, że oswajam się dopiero. Potem za chwilę coraz bardziej się oswajam i wchodzę w to. Więc ja potrzebuję trochę tego czasu. Nie umiem tak się zmobilizować na ten utwór i dać. To jest dla mnie... Nie mam takiej sportowej natury i ta trema czasami mnie paraliżowała wielokrotnie, a moja mama właśnie opowiadała mi w tym wywiadzie, że dla niej trema była czymś bardzo mobilizującym, że po prostu jak ona wiedziała, że jest tu i teraz, to ona się spinała i się zaśpiewała najlepiej, jakby mogła.
więc pod tym względem byłyśmy inne. A tutaj ja dzisiaj zaśpiewam też jeden utwór, ponieważ też mija 10 lat od śmierci mojego taty. Zmarł 13 września 2010 roku, więc jako też i kompozytor, i no, były kierownik muzyczny kilku festiwali opolskich, zostanie wspomniany, a ja zaśpiewam jeden jego utwór, także też wychodzę na scenę dzisiaj śpiewając no, piosenkę, która no, jest znacząca w naszej relacji, mojej i mojego taty.